Najistotniejsza jest Rzeczpospolita bez cenzury, wolna jako kraj demokratyczny. Zlikwidujmy artykuł 196 Kodeksu Karnego, obrazy uczuć religijnych. Postulowali pod Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim posłanka Zielonych Małgorzata Tracz, poseł Nowoczesnej Krzysztof Mieszkowski oraz działaczka Młodych Nowoczesnych Diana Przybylska. Dzisiejsza konferencja prasowa była także akcją poparcia dla Elżbiety Podleśnej, ściganej przez prokuraturę za obraz Matki Boskiej z tęczową aureolą. Krzysztof Mieszkowski, trzymając wspomniany obraz autorstwa Elżbiety Podleśnej, rozpoczął konferencję przypominając, że wspomniana Elżbieta Podleśna oraz inne aktywistki zostały dziś uniewinnione z oskarżenia na podstawie artykułu 196 Kodeksu Karnego. Ta tęczowa Maryjka była przedmiotem wielomiesięcznych zmagań sądu, prokuratury, ale przede wszystkim trzech oskarżonych kobiet, które w ten sposób protestowały przeciwko faszyzacji, przeciwko ograniczaniu wolności demokratycznych w Polsce przez ludzi związanych z Kościołem katolickim. Ja się bardzo cieszę, że Sąd Rejonowy uniewinnił panią Elżbietę Podleśną oraz inne aktywistki. One stanęły w obronie praw obywateli i obywatelek. Małgorzata Tracz dodała również, że zdaniem Zielonych artykuł 196 powinien zostać jak najszybciej usunięty z kodeksu karnego. Artykuł 196 jest jednym z największych absurdów kodeksu karnego. To jest artykuł o znieważeniu uczuć religijnych, a nawet nie wiemy tak naprawdę, czym są te nieokreślone uczucia religijne. Głos zabrała również Diana Przybylska, licealistka reprezentująca Młodych Nowoczesnych. Jako młodzi ludzie uważamy, że u podstaw prawa, u podstaw państwa, które chce kierować się wolnością wyrażanych słów, rozdział Kościoła od instytucji publicznych powinien być konkretnie uwzględniony. Na koniec Diana Przybylska przypomniała, że w Holandii i Norwegii ustawy o obrazie uczuć religijnych i ściganiu za bluźnierstwo zostały zniesione odpowiednio w 2014 i 2009 roku. Do tych państw europejskich trzeba jeszcze dołożyć i Francję, i Islandię, i Irlandię, i Słowację, i Austrię. A więc tych krajów, które rezygnują ze ścigania artystów, ale przede wszystkim obywatelek i obywateli w swoim kraju z powodu obrazów religijnych, jest właściwie zdecydowana większość. Artykuł 73 Konstytucji mówi o prawie do wolności twórczej. Natomiast artykuł 196 tę wolność ogranicza, więc można chyba jednoznacznie powiedzieć, że jest to artykuł, który ogranicza prawa wolności twórczej. Posłowie i posłanki Nowoczesnej ogłosili w minioną środę, że Klub Koalicji Obywatelskiej w parlamencie stworzył projekt ustawy, która likwiduje artykuł 196 Kodeksu Karnego. Projekt przygotowany przez posła Krzysztofa Mieszkowskiego zakłada również, że za wypowiedzi uznane za pomówienie nie będzie mogła ścigać prokuratura. W Polsce mamy straszny artykuł 212, który ogranicza wolność słowa. Tego artykułu być nie powinno w naszym kodeksie karnym, w polskim prawodawstwie. Ale podobnego zdania jest ONZ, podobnego zdania jest Rada Europy, podobnego zdania jest Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Wrocławski parlamentarzysta przypomniał, że prezes TVP Jacek Kurski oskarżył profesora Jacka Sadurskiego o zniesławienie na podstawie artykułu 212 telewizji publicznej oraz Jacka Kurskiego. 5 marca odbędzie się finał procesu, który Jacek Kurski, szef TVP PiS, wytoczył profesorowi Sadurskiemu. Profesor Sadurski, wybitny konstytucjonalista, uważa, że tego artykułu być nie powinno w naszym kodeksie karnym, w polskim prawodawstwie. Kiedy proponujemy Państwu, by te artykuły 196 i 212 zlikwidować, to jest nic innego jak tylko poszerzanie przestrzeni demokratycznej. Na zakończenie poseł Krzysztof Mieszkowski wyraził nadzieję, że większość demokratyczna w polskim parlamencie poprze przygotowany projekt ustawy znoszącej artykuł 196 oraz artykuły 212 i 215 kodeksu karnego, które ograniczają wolności obywatelskie Polek i Polaków. Zapraszam wszystkich do tego, żebyśmy w Sejmie Rzeczpospolitej zlikwidowali te okropne, żenujące, kompromitujące polską demokrację artykuły kodeksu karnego. Bardzo się cieszę, że poseł Krzysztof Mieszkowski z Nowoczesnej złożył projekt usunięcia artykułu 196 oraz 212 z kodeksu karnego. Z chęcią się pod nim podpisałam i mam nadzieję, że w Sejmie znajdzie się większość do tego, by te haniebne i absurdalne zapisy, rodem takie anachroniczne i pozwalające organizacjom fundamentalistycznym robić nową wersję inkwizycji, by te zapisy z kodeksu karnego usunąć. Konferencja była częścią ogólnopolskiej akcji sprzeciwu wobec postępującej w Polsce cenzury o wyraźnym zabarwieniu narodowo-katolickim. Zwracali na to uwagę w specjalnym stanowisku członkowie i członkinie PEN Clubu. Przywołali jako przykłady cenzury proces profesorów Barbary Engelking i Jana Grabowskiego, badających historię Holokaust, przejmowanie przez państwowe spółki lokalnych mediów i systemowe wspieranie czasopism o charakterze katolickim, dokonane w ostatnich tygodniach przez ministra Czarnka.
Dzisiejsza konferencja była także częścią akcji poparcia dla Elżbiety Podleśnej. Poza Wrocławiem podobne akcje odbyły się w Opolu, Kielcach, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Warszawie, Lublinie i Rzeszowie.